Dzień dobry, tu ja mówię. Oczywiście oszaleli. Czyż ona to czyta? Ona patrzy, słucha, czyta wasze komentarze. Naprawdę na głowę żeście upadli? Czy Bozia wam rozum odebrała? Jak mówi moja babcia, te porady kulinarne, żeby do syropu z cebuli czosnek dodawać imbir, że to jej dwa razy nie trzeba tego powtarzać. Naprawdę nie macie szacunku dla siebie i innych? Jakiejś wrażliwości społecznej? Sami egoiści? Proszę Państwa, tak się bawić nie będziemy. Szanujmy się, a przede wszystkim szanujmy gospodarza tego miejsca, który jest tutaj czołową i wszystko na to wskazuje, że coraz bardziej kultową postacią. Żadnych przepisów kulinarnych, żadnych wygłupów, żadnych dodatków do tego świństwa. Jezu, myślałem, że jesteśmy między dorosłymi ludźmi, jesteśmy naprawdę odpowiedzialni, ale widzę, że no nie no, chyba trzeba będzie wzmocnić system zakazów i nakazów, wprowadzić czerwoną strefę w polskiej chacie biskupin, bo już od tej wolności to się niektórym w głowach pomieszało całkowicie, tak jak Radzie Medycznej. Proszę Państwa, można by było strzelać korkami od szampanów. Ten wcześniejszy trend to oczywiście taki rozbudowany żarcik, wiecie. Żeby nie wyjść z formy. Słynę z błyskotliwych żartów. Zanim strzelimy korkami z szampanów, od szampanów, no korek, który jest bity do szampana, zanim wystrzeli i do pomarańczy przytwierdzone, no to jeszcze musimy poczekać na parę danych. Chociaż, proszę Państwa, z tego co widać, od strony politycznej analizy, to wszystko jest tutaj czytelne, proste i jasne. Jeśli Rada wysyła, nie wszyscy, zdaje się czwórka została, no i został niestety Orban, ale to wbrew pozorom też jest ciekawy i niekoniecznie zły sygnał. To jeśli 14 członków Rady na 17 pisze list do premiera, że oni składają dymisję, ale to nie jest taka zwykła dymisja, to jest mniej więcej taka dymisja, jakby była przygotowana pod czołówki w Gazecie Wyborczej i w TVN-ie, bo tam jest cała lista zarzutów pod adresem dobrodziejów z PiS, którzy tą Radę zatrudnili i wychwalali pod niebiosa. Tam jest między innymi w Radzie niejaki Pyrć, który był oj, bardzo tłustym beneficjentem tych wszystkich badań, które on rzekomo przeprowadził, a których nie można znaleźć w żadnej naukowej publikacji. Powtarzam, naukowej publikacji, a nie w tych wygłupach, które on coś gdzieś tam cytował od czasu do czasu, jakieś tabelki wrzucał. No jeśli tacy ludzie piszą takie stanowcze pismo, no to proszę Państwa jest w zasadzie pozamiatane, no bo co Morawiecki może z tym zrobić? No może się zachować dyplomatycznie i tak pewnie będzie, czyli tradycyjne pitu pitu, rąsia, gązi, grajtuzy. Dziękujemy za współpracę i owocną, szanujemy suwerenną decyzję i tak dalej. No bo co innego można tutaj w takiej sytuacji wymyślić? No przecież nie będzie polemizował z nimi w jakiś ostrzejszy sposób. Ale ten akurat fragment wypowiedzi jeszcze mogę odszczekiwać, bo być może, proszę Państwa, zmierza to już w bardzo radykalnym kierunku odejścia od szaleństwa, które nam towarzyszy od tylu miesięcy. Wasz imbir z czosnkiem. Dziękuję bardzo. Omikronek. Może to pójść w takim radykalnym kierunku, ale póki co może to, proszę Państwa, oznaczać zmianę strategii etapową. Czyli mniej więcej to, co mówiłem Państwu wczoraj, żeby nie robić jakiegoś wielkiego szoku, zwłaszcza w zakresie syropków, to pewnie będzie dalej prowadzona opowieść o tym, że to jest wybitnie skuteczne i jedyny ratunek dający nieśmiertelność. Przepraszam, mam mikronek. Nie wiem, co jest. Naprawdę, siadam na tym fotelu, może to jakiś na tle, nie wiem, nerwowym, mania natręctw. Bo normalnie to aż tak nie kaszle. Mam mikronek. Może to pójść etapami.
w taką stronę, że po raz, krok za krokiem, będziemy odchodzić od dogmatów wiary, bo to wszystko się opiera na jakichś parareligijnych historiach, parareligijnych klimatach. I to jest dobra okazja dla Morawieckiego i Kaczyńskiego, który może sobie w ten sposób pozałatwiać kilka politycznych problemów. No, między innymi frakcję, która się sprzeciwia reżimowi, a na której wisi w tej chwili koalicja. No, na pewno taka zmiana kursu nie będzie dla tych posłów przeszkodą, ale będzie czymś, na co czekali. Będzie ich małym zwycięstwem, żeby nie powiedzieć triumfem. Na pewno zmianą kursu, no przynajmniej w jakimś stopniu uspokoiłby się nastroje w prawicowym elektoracie, tym elektoracie, który ciągle jeszcze na PiS głosuje, no bo ten, który zawiódł się na tej partii, a ma do tego bardzo mocne podstawy, to prawdopodobnie nie wróci, jeśli wróci, to w minimalnym procencie. No i wreszcie, proszę Państwa, politycznie sprzyja też obozowi rządzącemu to, co się dzieje na świecie, bo jest tutaj też wyraźna zmiana kierunku, przynajmniej w kilku państwach. Te wskaźniki, które obserwujemy, no one jednoznacznie pokazują dobitnie. No naprawdę, trzeba być ślepym albo trzeba nie chcieć tego nie widzieć, żeby sobie nie, i jednocześnie sobie uzmysłowić, że cały ten mit zbudowany wokół cudownych syropków, no wali się z każdym dniem i w dodatku z każdej strony. Ta dymisja Rady Medycznej jest oczywiście z jednej strony problemem. Ja się skupiam na kwestiach politycznych, proszę Państwa, bo od tego zależą nasze losy. Broń Boże, żebyście Państwo tego nie odczytywali jako tam próbę doradzania komukolwiek, czy też broń Boże wspierania obecnego obozu rządzącego, bo to jest ostatnia rzecz, która mi przyświeca. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić swój punkt widzenia odnośnie tego, jakie będą dalsze decyzje polityczne, bo to jest najistotniejsze, bo od tego będzie zależał nasz los. Niestety, tak to się dzieje, że polityka decyduje o nas, nawet jeśli my się nie interesujemy polityką. No, stworzyła się, proszę Państwa, okazja dla rządzących, aby wyjść z bałaganu, bo z jednej strony ta dymisja jest oczywiście problemem, takim krótkoterminowym problemem, bo natychmiast wszystkie media podejmą temat, zresztą już nie najmądrzejsza opozycja też grzmi, że to jest efekt braku zaufania, że to katastrofalna polityka zdrowotna i tak dalej. I tą żabę jakąś będą musieli przełknąć, no ale nie znajdą lepszej okazji do tego, żeby zmienić kurs, czy to radykalnie, czy wieloetapowo, no bo albo w tej chwili tą radę trzeba będzie pozamiatać całkowicie, ewentualnie zostawić w tym ukrojonym czteroosobowym składzie, albo tam domówić kilku, czy kilkunastu, ale już wyłącznie swoich, czyli takich, którzy będą w pełni dyspozycyjni i raczej będą reprezentowali ten łagodny punkt widzenia, który podoba się znacznej części wyborców PiS. No i to właściwie wszystko, no cała gama możliwości, no likwidacja, pozostawienie w takim okrojowym składzie lub do zamówienie kolejnych ekspertów, takich właśnie na zamówienie. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to co wiemy do tej pory na pewno, to są same dobre informacje znów. To znaczy, jeśli Rada strzeliła focha, no to znaczy, że nie było zgody między nimi a rządzącymi w sprawie radykalnego kursu, bo jaki jest kurs Rady, to wszyscy wiemy. Orbán, no to jest dziwna postać w tej sytuacji, bo Orbán jest jakby politycznie umocowany najmocniej tam. Nie wiem z jakich względów, bo zdaje się, że on zresztą zawsze płynął z prądem razem z rządzącymi, to może to są takie względy, bo przecież pamiętajmy, że to był też doradca Kopacz w czasie tego innego pomoru związanego z świńską przypadłością.
Rola Orbana jest tutaj rzeczywiście troszeczkę dziwna, można się nad tym głębiej zastanowić, no ale widać, że on jest dyspozycyjny, że z jednej strony odgrywa jakieś tam szopki w telewizji, ale z drugiej to on ponoć przytrzymywał pismo w sprawie dymisji Nowak i to on ponoć przytrzymał to pismo związane z dymisją tych 14 członków. No i on wreszcie pozostał w tej radzie, pomimo tego, że na zewnątrz jest takim radykałem. No, czyli mamy tutaj do czynienia z cwaniakiem, który wie, gdzie są frukta i trzyma się linii politycznej. Tak czy inaczej, jedna najważniejsza wiadomość z tej całej zadymy jest taka, że przegrał kurs radykalnego zwrotu w kierunku z czerwonych stref, zamykania ludzi w domu i przymusowej dobrowolności, tak to nazwijmy. To widać wyraźnie, że ten kurs, ten front w partii rządzącej, przepraszam, omikronek, w partii rządzącej przegrał. No a jeśli przegrał, no to ciężko będzie odwrócić teraz trend, jak mawiał klasyk, tylko trzeba będzie pomyśleć na tym, jak z tego bałaganu wyjść, a wyjść można tylko i wyłącznie zmianą kierunku działań, czy to w wersji wieloetapowej, czy w wersji radykalnej. Na wersję radykalną, proszę Państwa, bym nie liczył, chyba że coś radykalnego zdarzy się na świecie, bo to nie jest rząd, który jest w stanie podjąć odważne decyzje, a na pewno nie w tym zakresie, nie w tym obszarze, ale to, co się stało do tej pory i to, co się dzieje od kilku miesięcy, proszę Państwa, pozwala powiedzieć, no, panie Wielgucki, dziękujemy, miał pan rację. Czy jakoś tak to ładnie ująć, laurkę jakąś sporządzić, przysłać wódkę z pomarańczem, albo syrop jakiś na kaszel. Państwo, oczywiście żartuję, tutaj to naprawdę już nie chyba z Bóg broni z takimi pomysłami, ale tej radości, która wynika z prawidłowo podstawionej diagnozy, nie odbierze mi nikt. Zmienia się i to się zmienia w oczach kierunek działań rządzących w tym obszarze, który jest przedmiotem naszych rozważań od wielu, wielu miesięcy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski. Przy całym entuzjazmie trzeba jeszcze oczywiście zachować zdrowy rozsądek i umiar, bo to jest polityka, to jest jeden strzał na jakieś tam gacie żołnierzy wyciągnięte przez Onet potrafią zamieszać na parę dni czy na parę tygodni. No ale generaliów już się raczej nie odwróci. Na koniec chciałbym tylko Państwu powiedzieć, bo znów dochodzą do mnie takie informacje, że tam gdzieś pojedyncze sztuki w szkołach czy w ośrodkach zdrowia się uchowały i półszeptem gdzieś na korytarzach czy nawet na zewnątrz budynku opowiadają sobie o tym, jak przetrzymać ten okres, kiedy się zostało pojedynczą sztuką bez syropku i jest wśród ludzi trochę załamania, czy może nawet dużo załamania, że większość jest po tej, no w cudzysłowie właściwie strony, a my tu jesteśmy czarnymi owcami. Proszę Państwa, to jest naprawdę wyznacznik inteligencji i odwagi w tych szalonych czasach. Także tego Państwu nie odbierze nikt. Pracowałem wiele razy w różnych środowiskach, zdarzało mi się też być czarną owcą i to nie jest oczywiście łatwe, ale jeśli się przez to przejdzie, to można być z siebie dumnym, można samemu sobie pogratulować, może to nie jest jakoś wybitnie, nie megalomańskie, ale w pełni Państwo na to zasłużycie, jeśli zachowacie swoją postawę, bo tutaj nie chodzi o żaden ośli upór. Proszę Państwa, tutaj chodzi o zdrowy rozsądek i o zasady, także trzymajcie się, damy radę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.